W tym odcinku pokażę Wam jeden z najfajniejszych hoteli tutaj na Kopanian. To jest bardzo głupie, co robię. Przyjechaliśmy na Kopanian, czyli miejsce, które słynie z Full Moon Party. Zaczęło się zaledwie 30 lat temu, kiedy jeden z właścicieli bungalowów tutaj postanowił zrobić imprezę dla najbliższych znajomych. W pełni. I okazała się tak fajna, że od 30 lat nie opuszczono żadnej pełni księżyca. To jest chyba najgorętszy dzień dzisiaj w Tajlandii. Mamy 30 parę stopni, znowu topnieje. Zacznijmy od wynajmu skuterów. No, przepłacamy 30 zł. Wziąłem te droższe. Te najlepsze wziąłeś na wyspie. Kasia, wiesz, że to na twój paszport? Wiem. Wiesz? Biorę odpowiedzialność za to. Ja pierwszy raz będę jeździł na skuterze. Tankowanie profesjonalne. You don't know, you're not gonna drink that, yes? Yes. Or you drink that sometimes? No i co? Najlepszy! Będziesz szaleć? Tak. Jaki? Najważniejszym przepisem jest brak przepisu. To są tajskie przepisy. Każdy ma pierwszeństwo. Kto pierwszy, ten lepszy. W Tajlandii ma ten, kto ma ubezpieczenie. A ty masz? Nie mam. Czyli dlatego nie mamy pierwszeństwa. Puszczam wszystkich. Wyspa Koh Phangan ma 168 km kwadratowych. Można ją całą objechać w zaledwie 4 godziny i zamierzamy dzisiaj to zrobić. Już w samym porcie znajdziecie koszulki Full Moon Party, które pozwolą Wam w fosforyzujących kolorach poszaleć trochę na plaży. Tajlandią zawładnęło 7-Eleven, które wita Was za każdym razem, kiedy wchodzicie do środka. Jest tu parę rzeczy, które chciałbym Wam pokazać. Mamy to. Glony, które możecie sobie zjeść. Ptaszek przyszedł spróbować mojego banana cake'a. Czarna kawka i banana cake. I cała dieta w cholerę. Zostawiłem mi trochę białego na nosie, czy nie? Nie w oczy! Nie w oczy! True and only Full Moon Party. Tak zaczynamy naszą przygodę. Have a good trip! Przyjechaliśmy do hotelu La Place, a wygląda trochę jak świątynia. I najbardziej podobało mi się to, że wystarczy tylko, że wrzucimy jakąś drobną opłatę do donation box i możemy sobie chodzić i kręcić. Słuchajcie, noc w hotelu świątynia kosztuje 250 zł. Budowali go 10 lat, jeden stał chyba w sumie pusty, bo przerwali to budowanie, bo nie mieli finansowania. Hotel La Palace. Otworzyli go zaledwie 2 lata temu. Od 10 lat stoi tu taki pustostan, który Kuba odwiedzał. Tu jest tyle rzeczy, które chciałbym Wam pokazać i nie wiem, jak to zrobić. Dlatego wrzucam tutaj różne materiały, czasem gadam tak 3 po 3, ale dzięki temu vlog nie będzie miał 3 minut, tylko może będzie miał 7. Jak to mówią, monkey see, monkey do. One nawet nie boją się tutaj kabli pod napięciem. Małpy potrafią podejść od tyłu, złapać Was za plecak, albo na przykład wyciągnąć Wam coś wartościowego. Mnie już próbowały złapać za mikrofon, ale niestety nie udało mi się włączyć kamery. Jestem bardzo szczęśliwy, bo udało się w końcu zrobić takie ujęcia małpek, które bardzo chciałem, czy makaków. Bluźniłbym, mówiąc, że wiem, jakie to były małpy, ale udało mi się zrobić to, czym się inspirowałem ostatnio na Instagramie. Słuchajcie, muszę ruszyć w podróż, także bez odbioru. Jest to nawet coś dla mnie, czyli spot do uprawiania kitesurfingu. Zobaczmy, jak on wygląda, może w przyszłości. Powolutku. To jest bardzo głupie, co robię, bo jadę, a tu jest dużo piasku. Udało się. Moi drodzy, po piasku, z kamerą w ręku. No, ile głupich rzeczy można zrobić w czasie jednego wyjazdu. Wiecie co, doszedłem do wniosku, że po prostu muszę dużo mówić do Was. W sumie do siebie, bo to jest taki pamiętnik. Pamiętnik z podróży. Pięknie, no nic nie wieje. Niestety do kitesurfingu potrzebujemy wiatru, a wiatru tutaj nie ma. Ale jakby było. Patrzcie, jak profesjonaliści się zajmują. No, pochwal go. Jestem taka dumna, chwalę go. Publicznie możesz go pochwalić teraz. Publicznie go chwalę. Kasia już tutaj korzystała z bardzo brzydkich słów w złości. Że teraz, jak się zakopała? No.
Korzysta z brzydkich słów, nie tylko w złości. Jesteśmy na plaży Hadrin. To tutaj raz w miesiącu, w czasie pełni, odbywa się największa impreza w Tajlandii. Zjeżdża tu nawet 30 tysięcy osób i ja zamierzam się na takiej znaleźć. Pokażemy wam to miejsce z drona. Jest ładniej w sumie niż z tego punktu widokowego. Kończymy również ten wyjazd, bo mamy tylko godzinę do promu, a musimy bardzo szybko przejechać, ile? 20 km? 25. 25.